trzemu Bogu. Chwała zmartwychwstałemu Jezusowi. A pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać. Kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. A kamień zamykający wejście został odsunięty. A po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi. Wówczas padły słowa. Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie, a po powrocie do grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe z nimi niewiasty. Opowiadały one o tym apostołom, co się wydarzyło. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna. Odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. I wymieniali między sobą opinię o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nim. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawę omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w ostatnich dniach wydarzyło. A Pan zapytał, cóż to takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on bowiem wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i wielkiego słowa. Na niego to arcykapłani, nasi przełożeni, wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy myśleli, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem bowiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. Oni rozumni, ognuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali. On sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wtedy przymusili go, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. A gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił i złamał. I zaczął im podawać. Wtedy otworzyły się im oczy. I poznali, że to Pan. Lecz On nagle znikł z ich oczu. I mówili do siebie, czy nasze serca nie pałały, nie płonęły, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał nam znaczenie pism. Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Gdy byli jeszcze w trakcie opowiadania, oto sam Jezus stanął pośrodku nich i powiedział, pokój wam. Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie? I dlaczego w waszych sercach jest tyle wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom, że to jestem ja, ten sam. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Po tych słowach pokazał im ręce i stopy. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział,
czy macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby i on wziął i jadł na ich oczach. Następnie powiedział: to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić to wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysł, aby mogli zrozumieć Pisma, i ciągnął dalej: jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszona będzie wszystkim narodom ta Ewangelia, poczynając od Jerozolimy. Opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Potem wyprowadził ich aż do Betanii, a tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. Także gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu. Oni natomiast pokłonili mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Tam przebywali w świątyni, chwaląc Boga. Aleluja. Dlaczego to wspominamy? I co tak naprawdę wspominamy dzisiaj? Gdy wczoraj o tym myślałem, takie słowa pojawiły się w moim sercu. To, co Chrystus uczynił, to, co wydarzyło się 2000 lat temu. To nie chodziło tylko o to, żebyśmy w czasie świąt nostalgicznie i tak romantycznie wspominali, jakie to było niesamowite, że Chrystus przyszedł i że umierał na tym krzyżu. I nawet to, że potem zmartwychwstał. Nie chodzi o historię, chociaż historia jest ważna. Bo ja zawsze powtarzam, że święta to nie jest wymysł człowieka, ale wymysł Boga. To Bóg w Starym Testamencie nakazał pewne rzeczy świętować ku pamiętaniu, ku zapamiętaniu pewnych wydarzeń. Ale wczoraj pomyślałem sobie, gdybym tak miał w jednym zdaniu, w jednym słowie powiedzieć, co tak naprawdę świętujemy, to moja refleksja jest taka. Wspominamy to, do jakiego stopnia Bóg był gotowy okazać nam swoją miłość. Jak daleko był gotów się posunąć, aby wykupić nas i aby dać nam nadzieję. Żyjąc na ziemi, póki tu żyjemy, chyba nie zdajemy sobie tak do końca sprawy z tego, że Bóg dał nam wieczność, że dał nam zbawienie. I wspominamy dzisiaj właśnie to, że cała Ewangelia tak naprawdę można ją podsumować na różne sposoby, ale to, że Jezus przyszedł, że oddał swoje życie, tak naprawdę mówiłem o tym w mojej refleksji, którą niedawno nagrywałem, że cała Ewangelia sprowadza się do takiego bardzo prostego przesłania, w którym Bóg mówi: proszę was, abyście odwzajemnili moją miłość. Wyobraźcie sobie, Bóg Wszechmocny, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył miliardy galaktyk, gwiazd, który zna każdą komórkę twojego ciała, który może dosłownie wszystko. Bo jeśli prawdą jest, że On żył, że umarł i zmartwychwstał, to prawdą jest także to, że On wszystko może. Siedzi po prawicy Ojca i może wszystko. I dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I ten Bóg, ten wszechmocny Bóg, zniża się do nas. I nie każe nam siebie kochać. I nie mówi: jak mnie nie będziesz kochać, to cię zabiję. Mówi: masz wybór. Ale oto jak bardzo byłem gotów okazać ci moją miłość. Że oddałem swojego Syna, abyś mógł żyć. Nie wiem, jakich innych różnych słów można użyć, żeby to oddać. Ale dziś prawdziwie możemy się radować. Możemy dziękować Bogu. Nie tylko dziś. Cały rok. Ja to zawsze powtarzam, że tak jak w jednej piosence napisałem: nieważne, jak wspaniale święcisz święto, to ważne, aby Chrystus mieszkał w twoim sercu cały rok. Bo istotą zmartwychwstania jest nasza codzienność. Nie te wszystkie ceremonie, które wokół nas się dzieją. My wiemy, że to jest wszystko często zaprzeczeniem nawet istoty
Bożego zmartwychwstania, Chrystusowego zmartwychwstania. Ale oby Bóg dał nam łaskę, aby to dzisiejsze święto, to dzisiejsze wspomnienie było dla nas wszystkich taką emanacją, taką esencją i takim wyrazem tego, co żyje w nas cały rok. Amen? Że Chrystus umarł, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje i że Chrystus pewnego dnia powróci. Powstańcie, drodzy.